Dzień dobry, moi drodzy. Siadam do auta właśnie, bo wybieram się zaraz na miasto się wybieram, ale jeszcze czekam chwilę na Matyldę. Powinna zaraz wrócić, więc zostawię plecak, pojedziemy razem. Muszę sobie tutaj rozpakować bagażnik, mam coś do zawiezienia na osiedle, a potem na chwilę dosłownie do sklepu kupić mleko chciałam i no a potem to po dzieciaczki. Wrócimy do domu, zobaczymy. Matylda ma jutro jakiś tam sprawdzian znowu, więc pewnie znowu będzie się tam trochę chciała uczyć, ale może uda się trochę pobyć na dworze, bo jest super słońce, przyjemnie. Nie jest wprawdzie jakoś super gorąco, ale przyjemnie byłoby sobie na słońcu posiedzieć jednak, nie? Także zaraz Matylda tutaj wypatruje, cały czas w lusterku, czy nie idzie, bo już powinna się zbliżać. Zobaczymy, co nam się po południu przyniesie. A w ogóle też tydzień znowu bardzo szybko, prawie że się skończył. Bo już mamy czwartek, nie wiem kiedy to przyszło. Jutro już piątek. Piątek jeszcze zawsze taki u nas wydłużony, bo do późna te baseny, wiadomo. Ale mam nadzieję, że szybko to jakoś jutro znowu sprawnie pójdzie. No i tyle. No, planów wielkich na weekend nie mamy. Chociaż no jakieś tam są już zaplanowane rzeczy, typu właśnie jedziemy do mojego taty na obiad. Oprócz tego nockę mamy zaplanowaną, dzieciaki sobie tutaj się poumawiały. Także będzie nocka u nas, więc no raczej będzie spokojnie, nie? Ale zobaczymy, jak to tam, co nam dzieci zafundują. Tak czy siak plan jakiś tam z grubsza jest. No. Czekam na Matyldę, zaraz jedziemy dalej. No, to na razie tyle. W ogóle to makijaż mi się wytarł cały. Ale dobra, założę okulary, będzie dobrze. Marka. Jestem w domu oczywiście. Kuchnia trochę rozbebrana. Kot wrócił z wojaży, proszę bardzo. Trzeba mu tu trochę ogarnąć. Plecaki leżą. Śniadaniówki wyjęte. Zaraz obiad będzie się robił, ale póki co idę na dwór. Trochę przynajmniej ze słońca skorzystać, bo jest tak pięknie, że aż żal po prostu w domu siedzieć. A jeszcze się nasiedzimy, bo się trzeba dzisiaj nauczyć trochę. Znaczy Matylda musi, no ale chciała mi pomóc. Dobra, kiteczku, bardzo mi przykro, ja muszę wyjść. Bye. Kituś też idzie. To śmigaj, koteczku. Psa nie ma. Tutaj. No mini, tak jak zostało zalecone. Stoi w cieniu. Elegancko. Co tam? Co tam, Matylda? Schudniałaś? Schudniałaś? Tak? Ja te papryczki nasze piękne pokażę. Proszę bardzo. Jakie ładne. Śliczne, nie? To będą zielone, czy...? No zielone. I tam też są takie papryczki ładne. No dobra, idę zobaczyć, co tu się wyprawia. Klara ma tutaj jakąś misję, widzę. Bo to zostałyśmy z kartami pokemonowymi i teraz układamy we trzy, a chłopaki sobie pojechali samochody oglądać. Ale dobra, damy sobie radę. Władek miał to tak pięknie poukładane. Jak to dostał, to siedziałam przy kominku, to był grudzień, było miło w domu i sobie układałam. I układałam to chyba za 2 godziny, prawda? No, a ten to wszystko porozwalał. Ty już sobie gdzieś tam popodzielałaś. Już chwilunia, biorę. Poczekaj. Się gotuję, dziewczyny tutaj asystują. Co, poukładałeś nam częściowo te karty Władkowi? Częściowo chyba, nie? Dobra, wrzucamy ryż. Mam taki sos, miałam go użyć, ale w sumie to wrzuciłam pomidory, nie wiem, czy on będzie potrzebny. Może łyżkę koncentratu się wrzuci? Zobaczymy. Głodni? Głodne w sumie? No to zaraz będziemy jeść. Chwilunia, 15 minut. Tak wygląda przypadek choroby w wydaniu mojego męża. Jestem w pełni usprawiedliwiony, bo już mam powyżej 3 lat, więc spokojnie mogę sobie takie kupować. No legalne. Już nie zjem małych elementów. Mhm. Ale co tak słabo, tylko 4? No 2 jeszcze czekają u pani w kasie. Czyli 6. No bo nagadałaś mi głupot, że tam można, wiesz, blikiem płacić. Ja nie wiedziałam. Ty nie mogłaś sobie iść do bankomatu i wyjechać na tym rowerze i wypłacić blikiem? Pytałem.
No bankomat jest, nie ma tam bankomatu. Aha, bo tam nie ma banku. No, to myślisz, że co, ja głupi jestem? Nie, no racja, racja. A tu piękna 911 banek. Naprawdę, to by mi się udało. Super jest ten model. No, do 911 dołóż. Ja pierdzie. Dobra, ja tu się wolę skupiać na gotowaniu jednak niż na samochodach, nie? Tyle? Bang, bang, bang. Dobrze, my tak samo tego nie rozumiemy, chyba porówno, prawda? Pomóc wam przy tym gotowaniu? Nie, nie trzeba. Chcesz mieć swój udział, tak? Czy co? Chcesz mieć swój udział w tym gotowaniu? Tak, o właśnie. Patrz, tak tata teraz powie, że razem z nami gotuje Klara, zobacz. Ryż, no jeszcze chwilę, poczekajcie. Ja wam powiem, dobra? Kiedy? Nie opatrz się, Klara. Okej. Okay. Pracowało się na kuchni, to chyba jakieś pojęcie mam, nie? No, pewnie. Pozwolili ci tam sprzątać, czy co? Ciekawe. Wyczuwam tu kiepską atmosferę. Wiesz, się za sprzątanie. W kuchni, po nas, później, po gotowaniu. A powiedzieć coś takiego, że taka pani mówi: kochanie, pomóc ci gotować? Nie, widzę, jak ci się ręce trzęsą. I on mówi, i ten chłopak mówi: no widzisz, nie nadaje się do gotowania, bo nie chciał w ogóle pomagać. A potem mówił, a dziewczyna mówi: no to wracaj do sprzątania. No widzisz, no właśnie mniej więcej taka sytuacja jak u nas. Proszę bardzo, Kiteczku, ty wróciłeś i czekasz, tak? Czeka sobie tak w ciszy. Danie go na talerza gotowe. Dogodziłyśmy sobie jeszcze z dziewczynami serem. Teraz nam się ciągnie elegancko to danie. Może nie wygląda, ale smakuje całkiem dobrze. Pojęczylne, ze smacznego. Panowie mają też nałożone, ale chyba coś tam nagrywają. Także my będziemy jeść i czekać na nich. No i tyle. No właśnie ryżu za mało gotowałam. Ja nie wiem, o czym ja myślałam. No ale dobra, zjedzmy najpierw to, potem się dogotuje najwyżej, nie? Jest pora na kawę. Krystyna, grabi liście. Władek na zajęciach. Tatuś ma chwilę. Weź nagraj tą sosnę, może tu jest troszkę maty. Matylda się uczy. Niech powie, czy... Właśnie ostatnio zasugerowałam Pawłowi, że coś nie tak jest taki, z tym... takie normalne objawy jesienne, czy ją coś zaatakowało? Wygląda, jakby ją jednak coś zaatakowało, bo to tak aż intensywnie to nie było nigdy. Żadnego roku, nie? No inne też takie drobne mają. No drobne, ale nie takie. To jest po prostu jakby, no byłoby bardzo smutne, jakby jej coś było, bo jest taka dosyć duża, dorodna. No. Uważaj, tam jest mina. No, także jakby ktoś z Państwa miał wiedzę na temat chorób drzew i klastych, to zapraszamy na konsultację. Do siebie zapraszasz na konsultację? Tak. Ja chcę być. Ja chciałabym, żeby zostało skonsultowane to stan tego drzewa. Dobra. Klarcia, po co ty to robisz właściwie? Bo lubię. Okej. Okay. Wiesz, co mi się przypomniało? Pod mocnym aniołem to było? Mhm. Też padło takie pytanie. A, dlaczego? Dlaczego? Jak to było? Dlaczego na tej wytrzeźwiałce? Tak. Dlaczego pijesz? Dlaczego pijesz? Bo się boję. Piję, bo mnie. Ja? Piję, bo lubię. Piję, bo lubię. O? Reżyserek, dwa w wydychanym. No, ja to procedury. Elegancko. Dobrze. No to my pijemy kawkę dalej. Tak. Tak. Do tego. Śmego. Owego. Co się cieszysz? Tak sobie. Ugryź ładnie pilnuje Klary, tam się położył koło niej fajnie. Dobra, to nic, nieważne. Narka.